filmach tworzonych za pomocą Windows Live Movie Makera możemy stosować animacje. Wczytajmy najpierw kilka fotografii. Następnie przejdźmy do wstążki animacji. Mamy dwa rodzaje animacji. Pierwszym rodzajem są przejścia między slajdami. Drugim rodzajem natomiast jest tak zwane kadrowanie. Przejścia między slajdami można stosować zarówno między klipami wideo, jak i między fotografiami. Natomiast kadrowanie stosowane jest zwykle w odniesieniu do fotografii, gdyż stwarza w ten sposób iluzję ruchu. Przyjrzyjmy się po kolei obu technikom. A więc najpierw przejścia między slajdami. Przejść między slajdami mamy kilkadziesiąt. Zwróć jednak uwagę, że gdy kursor spoczywa na pierwszej fotografii widocznej w projekcie, przejść tych mamy jedynie 5. Natomiast jeżeli spoczywa na drugim lub dalszych, przejść tych jest już znacznie więcej. Jest ich w sumie aż 77. Wprowadźmy zatem kilka przykładów. Kursor spoczywa między pierwszym i drugim slajdem. Wobec tego wybierzmy muszka poziomo. Automatycznie, gdy przesuniesz kursor nad szablą przejścia, możesz obserwować podgląd. Gdy przejście zostanie wprowadzone, widoczne jest ono tutaj w postaci tego trójkąta. Jednocześnie tutaj widoczna jest informacja o czasie wyświetlania danego przejścia. Cofniemy się do pierwszego slajdu i uruchomimy. Obserwuj, co będzie się działo w momencie, gdy prezentacja będzie zmieniać pierwszy slajd na drugi. I w tej chwili przejście trwające 1,5 sekundy. Jeżeli będziesz chciał zastosować to samo przejście do wszystkich fotografii, możesz kliknąć Zastosuj do wszystkich. Wówczas informacja o zastosowaniu danego przejścia pojawia się na wszystkich fotografiach. Oczywiście możesz zastosować zróżnicowane przejścia między różnymi slajdami. A więc na przykład takie do drugiego slajdu, to przejście do trzeciego. Oczywiście możesz rozwinąć listę slajdów, przejrzeć je. Gdy przesuniesz kursor nad dane przejście, widzisz podgląd. Jeżeli ci odpowiada, możesz po prostu kliknąć i je zastosować. I ostatnie. Tak. A teraz przejdźmy na początek i przyjrzyjmy się, jaki jest ostateczny efekt zastosowania efektów przejść między slajdami. Oczywiście musisz pamiętać, że wprowadzone przejście zajmuje część czasu trwania danego slajdu na ekranie. Zatem powinieneś zrównoważyć czas wyświetlania jednej fotografii oraz czas wyświetlania przejścia. Chodzi o to, aby fotografie były przez pewien czas widoczne i aby nie składały się tylko z samych przejść. Jeśli zechcesz usunąć wszystkie efekty przejść, zaznacz wszystkie fotografie blokiem, a następnie wybierz brak przejścia. W tym momencie wszystkie efekty przejść znikają. Mamy jeszcze drugi rodzaj animacji, mianowicie kadrowanie. Gdy ustawisz kursor na jakiejś fotografii, a następnie rozwiniesz listę efektów kadrowania, jest ich w sumie 33, po kliknięciu możesz zastosować ten rodzaj kadrowania do danej fotografii. Oczywiście, gdy przesuniesz kursor myszki na dany efekt, widzisz natychmiast podgląd. Za każdym razem, gdy przesuniesz kursor nad efekt, widzisz informację. Przykładowo, przesunięcie w górę wzdłuż lewej krawędzi. Przesunięcie w górę wzdłuż prawej krawędzi. Zastosujmy zatem przykładowe efekty.
Gdy zastosujesz efekty kadrowania, informacja o tym pojawia się w postaci małej ikony. Zobaczmy, jak wygląda ostatecznie prezentacja po zastosowaniu efektów kadrowania. Zatrzymamy. Oczywiście musisz pamiętać o zrównoważeniu animacji. Jeżeli będziesz stosować jednocześnie efekty przejść i efekty kadrowania, oglądanie zdjęć może być zbyt kłopotliwe. Byłyby to przysłowiowe dwa grzyby w barszcz. Dlatego staraj się stosować albo jedne, albo drugie efekty. Oczywiście wybór efektów należy do Ciebie. Jeżeli zechcesz usunąć efekty kadrowania ze wszystkich fotografii, wybierz polecenie Zaznacz wszystko, a następnie kliknij Bez kadrowania. W tym momencie miniatury efektów kadrowania znikną. Jeżeli zechcesz zastosować dany efekt do wszystkich fotografii jednocześnie, wybierz ten efekt, a następnie kliknij Zastosuj do wszystkich.